Witajcie w kolejnym odcinku. Na początku chciałem wam tutaj pokazać Matuszka. Wczoraj przyszła z nowymi naklejkami. Wykonanie dosyć konkretne. Nowe zdjęcie na naklejce. Tutaj proszę. Namiary. Jak ktoś będzie chciał, to znajdzie na pewno tą drukarnię. Pozdrawiam tutaj pana Adriana, który wykonał ładne naklejeczki. Jedną już nakleiliśmy na Perkinsa, na testy, jak długo wytrzyma. Tamta już była wypłowiała. Słabe kolory miała. Tutaj na razie jedziemy na tym, co założyliśmy, czyli blaszki. Chociaż klej, słabo trzymie klej, który tutaj był dany. Trochę też tu krzywo. Ale może nie odpadnie. A tutaj co? Namiot. W takim namiocie będziemy na następnym zlocie w Rack Race. Stoliczek tu jeszcze składamy. Krzesła też będą. Można podejść, będzie usiąść. I w takim namiocie posiedzimy. Jakieś flagi w koło będą z Kabata na pewno, także będziemy rozpoznawalni z daleka. I jak dobrze pójdzie, to może będzie więcej jak jeden pojazd. Może jeszcze Bielarus albo kombajnik. Jeśli będzie tutaj więcej chętnych, to proszę pisać. I zobaczymy. Jakby ktoś przyjechał pooglądać. Dobra, my tu będziemy działać jutro. Dopiero prawdopodobnie z kombajnem wezmę go, przeczyszczę. Tutaj dalszy ciąg z placem to będzie dopiero jak popada. Także widzimy się później. No i widzimy się ponownie. Tutaj ma aktualizacja. Wczoraj tu, jak zauważyliście, była przyczepka samonowa ze złomem. Pojechaliśmy. No i takie skarby przywieźliśmy. Karkę. Znaleźliśmy tam kółko. Jakąś ławeczkę. Zrobimy. Taką skrzyneczkę. No wiadomo, nie ma klucza. Musiałem zrobić włam. Ale coś schować, można postawić na półkę, w garażu pasuje. Tą ramkę z brzeszczotem, o, brzeszczot jest do wymiany, ale ramka fajna. I to, i jeszcze przywiozłem korek do zbiornika paliwa do Ursusa. No, w Perkinsie już nie miałem oryginału, ponieważ kiedyś zgubiliśmy oryginalny. No i teraz wjechał oryginał. Także jest oryginał. Nawet w ładnym stanie. Za chwilę wam go pokażę. O, widzicie? W takim stanie. Koreczek. Wszystko jest z uszczelką. Ładnie. Tak to wygląda. Przechodzimy jeszcze tutaj. Nie koniec skarbów. Tutaj dziś dostaliśmy skarby jeszcze takie. Postaci wierteł. I takich tutaj frezów do frezarki. Od wuja Marka, którego pozdrawiam serdecznie. Wiertła
praktycznie wszystkie na płetwę. Aczkolwiek do tej potrzeba przejściówkę, aby była taka. Bo w mojej wiertarce jest taka płetwa. Tu trochę w gorszym stanie, ale co lepsze to wybierzemy. Co gorsze, no to wiadomo, zezłomujemy. Także dzięki jeszcze raz. A tutaj jak nadal grzeje, sucho robi się, jak na pustyni. Dzień grzeje, nocy zimno. Nad ranem również chłodno. Dobra, teraz tam otworzę, zobaczymy co z tym kombajnem. Czy dzisiaj wyjeżdżam, czy nie dzisiaj. Dobra, maszyna wydmuchana, ogarnięta. Muszę wyjechać kawałek od spodu. Od spodu zamknąć klapę. Właśnie tą. Jeszcze trochę kurz obetrzeć. Ja tutaj nie używam wody na niego. W tym roku i tak zmógł, jak stał u wuja, co była awaria, to wystarczy tej wody na nim. Jeszcze obrócimy się, włączę jeszcze raz mocarnię, tylko muszę zawrócić, bo wiatr jest. Tą stronę do przodu tutaj i całego tu nas okurzy. Załączymy. Ale tu mu damy czadu, jeszcze wydmuchamy.
wejścia. Można chować sprzęt. Przyjdę zamieść najpierw. Widzimy się za chwilę. Dobra, tu ogarnięte. Wjeżdżamy. Czy będzie wyjeżdżane jeszcze, czy nie będzie. Jeśli nie będzie, to mu tu podstawimy w tym roku kołeczki drewniane. Niech on nie leży tak całkowicie na ziemi. No i sobie stoi tak. Teraz maszyna czysta. Gotowa do zimowania. Ten trójkąt jeszcze mnie tutaj denerwuje. Zaraz tu do niego podejdę, wymyślę coś innego. Tu widzicie, trzeba uszczelnić pompę hydrauliczną. Przez zimę wymienić dzwon. Założyć drugi pas jazdy nowy. No i przegląd ogólny, tak żeby był gotowy na przyszły sezon. Także na razie tyle. Dobra, widzimy się tutaj jeszcze na koniec odcinka. Już kolejny dzień. W tej chwili, jak oglądacie ten film, to jesteśmy prawdopodobnie jeszcze na Wilkowicach. Ale co tutaj przy kombajnie? Chciałem tutaj pokazać te napędy, bo było tutaj jakieś pytanie. Tutaj mamy koło na sieczkarni, tutaj mamy przekaz. Taki. Co robisz? Także tutaj te przekazanie napędu mamy. Duże koło i małe. Duże to jest bodajże od kombajnu Bizon, a małe od zagona.
O, duża jest od kombajnu Bizon, tak. Zdemontowaliśmy kiedyś na złomowisku. Bo tutaj było też od zagona, ale ono było mniejsze. A to mniejsze jest od zagona. Czy też od Bizona? A może też od Bizona? Nie, nie będę już tutaj. No i tam o, idzie napęd. Z tego koła, z drugiego koła pasowego. Od mocarni, od strony mocarni. W sumie to, no od strony mocarni, ale to jest na wałku, gdzie jest odrzutnik. I tak to tutaj pędzi. Jeśli będzie potrzeba, to pomierzę te koła. Trójkąt dostał, ale widzę, że klej nie trzymie. Także będzie trzeba zrobić kawałek blaszki. Tak jak jest oryginalny, na blaszce przyklejone. I przykręcimy, no, tak jak było początkowo przykręcone. Chociaż wyczyszczone to było i tak jednak na zagięciu się nie trzyma. Klej mocniejszy trzeba dać. Przyklejmy to do blachy. Kombajn przeczyszczony czeka sobie tutaj do przyszłego sezonu, chociaż jeszcze będzie pewnie wyjeżdżane. Jeszcze tutaj będziemy walczyć ze zbożem, czyszczenie zboża do siewu. Tutaj, tutaj owsa, tutaj jęczmienia mamy. To by było na tyle przy Fergusoniku. Fergusonik sobie odpoczywa. A ja kończę ten odcinek, także trzymajcie się i do następnego. A w następnym już relacja z Wilkowic. Na razie, cześć.